Mamy tutaj Akademię Eksperymentów, która odbywa się popołudniami dla dzieci, które... Dubel, bo klient przyszedł. Kraina mi... Jeszcze raz. Ja ukończyłam fizykę. Ja skończyłam pedagogikę. Fizyka w moim przypadku okazała się bardzo dobrym wyborem. Po jakimś czasie okazało się, że pedagogika to także świetny wybór i strzał w dziesiątkę. Jednak krótko po obronie dyplomu okazało się, że nie tak łatwo odnaleźć się na rynku pracy akurat z takim wykształceniem. W obecnych czasach fizykę można studiować z wielu powodów na różnych kierunkach. Może to być fizyka medyczna, może to być fizyka techniczna, a także bardzo popularna w ostatnim czasie fizyka komputerowa. No i oczywiście może to być fizyka klasyczna, czyli zostanie nauczycielem po ukończeniu tych studiów. I ja, idąc na fizykę, mimo iż ukończyłam fizykę komputerową, szłam z zamierzeniem, aby po jej ukończeniu uczyć przyszłe pokolenia tego przedmiotu. W Krainie Eksperymentów organizujemy mnóstwo fantastycznych spotkań dla dzieci. Mamy m.in. Akademię Eksperymentów. Są to cotygodniowe spotkania, popołudniowe spotkania, gdzie zapraszamy dzieci na godzinne warsztaty. Co tydzień realizujemy inny zachwycający temat. To także producent fantastycznych zestawów do samodzielnego eksperymentowania. Są to pudełka, w których rodzice i dzieci znajdą wszystkie składniki i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów w domu, w warunkach domowych. Staramy się młodym tym naszym pokoleniom przekazać prawa i zjawiska nauki, ale w nietypowy sposób, poprzez doświadczenia, poprzez eksperymenty. Chcemy zarażać tą pasją do nauki te młode pokolenia i pokazywać im, że nauka może być ciekawa, interesująca, że może być kolorowa, a nie tylko związana z definicją, wzorem i jakimiś opisami w książce. Paulinka, tak, Krainę Eksperymentów założyłam ja w 2014 roku, a Paulinka do Krainy dołączyła, myślę, że jakieś 3 lata, pomóż mi, z 3 lata później. Gosia miała milion fantastycznych pomysłów na zajęcia, na warsztaty, na spotkania z dziećmi, ale faktycznie jest taką osobą, która nie za bardzo działa marketingowo, o tak bym to powiedziała. O tak. Nie za bardzo marketingowo, ja oczywiście w ogóle, no nie to wykształcenie, prawda, żaden ze mnie marketingowiec, ale miałam gdzieś w sobie większą śmiałość, w zasadzie czasami sobie myślę, że mało rzeczy jest mnie w stanie wyprowadzić z równowagi i gdzieś mnie zablokować. Wykorzystując jakąś chwilę przerwy, zamykałam się w środku, po cichutku, obdzwaniałam klientów, planowałam spotkania. Wtedy jeszcze musiałam przedstawiać się jako Małgosia, więc to w ogóle różne śmieszne historie z tego wychodziły. Dlatego, że tam no wszystko dzieje się tak samo. Troszkę przygniotła mnie rutyna, troszkę zablokowały możliwości rozwoju, a tutaj pojawiła się taka świeżość, takie wow, takie coś, w czym ja się taka Małgosia, słuchajcie, zawsze dobrze czułam, czyli w planowaniu, w organizowaniu, w różnych nowych przedsięwzięciach, w realizowaniu swoich pomysłów, swoich pragnień, do tego codziennie kontakt z nowymi osobami, co też jest niesamowicie ważne. I myślę, że tutaj szala przelała się głównie dlatego. Zielona Góra według mnie jak najbardziej jest idealnym miejscem do założenia takiej działalności, jaką my prowadzimy. Jest wystarczająco duża, jest tu duża liczba osób, duża liczba rodziców, którzy się rozwijają, którzy stawiają na rozwój swoich dzieci i ich edukację, a jest na tyle małym miejscem, że jest wszędzie blisko i nawet z najdalszych części Zielonej Góry, jak z przeciwległego osiedla pomorskiego, są rodzice, którzy dla naszych zajęć przywożą tutaj dzieci.
zasada najważniejsza. Robić to, co się lubi robić. Jeżeli studiujecie kierunek, który Was nie satysfakcjonuje, to nie załamujcie się i nie traćcie na niego czasu, tylko go zmieńcie na inny, bo naprawdę warto. Najgorzej jest skończyć studia na kierunku, na którym się męczyliśmy, który w ogóle nie był związany z tym, co lubimy robić. Ja powiem, żeby nie tracić czasu, żeby robić milion rzeczy albo 2 miliony rzeczy naraz. Już wiecie, że ja studiowałam, byłam młodą mamą, ale w tym samym czasie pracowałam na etacie w ZUS-ie, więc łączyłam 3 sprawy i to dawało niesamowite rezultaty, bo byłam bardzo zorganizowana, niczego nie zawalałam, a przy okazji odkrywałam różne rzeczy, które dzisiaj wiem, że były dla mnie ważne. Dlatego angażujcie się w różne zajęcia dodatkowe, w różne spotkania, w różne warsztaty, w różne wolontariaty, szukajcie pracy dodatkowej. Nawet jeśli ma to być praca na zmywaku, nigdy nie wiecie, kogo na tym zmywaku poznacie i jak to zaprocentuje w przyszłości. Dlatego róbcie wiele rzeczy, nie leżcie na kanapach, nie zbijajcie bąków, tylko bierzcie się w garść, studiujcie i idźcie w życie z pasją i z ochotą. A ja mam 3 sprawę, a mianowicie studiów, pamiętajcie, nie kończą ci, którzy są najmądrzejsi, geniusze, ludzie z predyspozycjami wyjątkowymi. Nie. Studia kończą ludzie, którzy są pracowici, cierpliwi i wytrwali. Tak było w moim przypadku i wierzę, że tak będzie w waszym. Ale musicie robić to, co lubicie.